Cześć, ja się nazywam Weronika Matwiejczuk. Dzisiaj dowiesz się o tym, jak to jest z tymi franczyzami, czy to jest biznes, w który faktycznie opłaca się wchodzić. A moim twoim gościem jest dzisiaj Sylwester Sałasiński, franczyzobiorca dwóch salonów masażu, Thai Organic i Orient Massage. Cześć. Jeżeli interesuje Cię świat biznesu, jesteś głodny merytorycznej wiedzy prosto od ekspertów, zasubskrybuj ten kanał po to, żeby być na bieżąco z wszystkimi naszymi materiałami. Cześć, no to co Sylwestrze, ja już tu powiedziałam króciutko, czym się zajmujesz, a jakbyś mógł szerzej opowiedzieć, jak wygląda Twoja historia biznesowa w ASBiRO, tak ładnie o tym mówimy, skąd pomysł w ogóle na franczyzy? No, pomysł zrodził się troszeczkę przez przypadek. Przyjechałem 2 lata temu do Warszawy na targi franczyzowe. Chciałem się tak troszeczkę rozejrzeć, jakie są koncepty na rynku, szukałem trochę alternatywy dla inwestycji w nieruchomości na wynajem, no i chodziłem po stoiskach, trafiłem na stoisko z masażami. No, bałem się trochę, tak jakby wiele konceptów franczyzowych jest przekolorowanych w takim sensie, bo jest obawa, że to, co pokażą na papierze, będzie bardziej optymistycznie niż realnie. Tak. Natomiast porozmawiałem z tym twórcą tej sieci franczyzowej Orient Massage. No, miałem wrażenie, że tak jakby ma pojęcie o biznesie, wie o czym mówi. Sprawdziłeś na pewno też. Tak, dostałem od razu na tych targach voucher na masaż. Salon mieli koło Pałacu Kultury swój. Poszedłem na masaż, chciałem zobaczyć, tak jakby, jakie odczucia ma klient, który korzysta z usług. No i w zasadzie to był już moment, w którym podjąłem decyzję. Tak, zobaczyłem potencjał w tym pomyśle. Chciałem potraktować ten pomysł jako taki dodatkowy pomysł. Miałem wrażenie, że tam też między innymi dzięki ASBiRO jestem w stanie dobrze poukładać zarządzanie tym salonem i nie będzie to jakoś dużo czasu zajmowało. No, można powiedzieć, że po 3 miesiącach otworzyłem salon. To było tydzień przed pierwszą falą pandemii w Polsce. Także idealny moment na rozpoczęcie takiego biznesu. Teraz ASBiRO się nie boimy, znamy, wiemy jak to. No nie powiem, tak pierwsze momenty pandemii nie byłem zachwycony, nie widziałem wszystkiego w różowych kolorach, wręcz przeciwnie, natomiast też tutaj franczyzodawca się bardzo fajnie zachował i mogłem liczyć na bardzo duże wsparcie z jego strony. Byłem w ogóle pierwszym salonem franczyzowym, tak? Czyli też jakby bardzo im zależało na tym, żeby mi wypaliło i żebym był zadowolony z tej współpracy. Natomiast już potem, jak otworzyliśmy salon już po pierwszej fali, no, można powiedzieć, że poszło i to poszło w ogóle nad wyraz dobrze, nie spodziewałem się takich efektów. Okej. Czyli u Ciebie to nie było tak, że byłeś fanem masażu i powiedziałeś, zawsze chcę mieć salon masażu i wybrać franczyzę, tylko po prostu to co Cię najbardziej zainteresowało, tak, w targach, to taką franczyzę wybrałeś, tak? Fanem masaży byłem, tylko jako klient. Z branżą beauty nie miałem totalnie nic wspólnego wcześniej. Właśnie byłem bardziej osobą, która korzystała raz na jakiś czas, czy to z usług fizjoterapeuty, czy właśnie masażu jako formę relaksu, powiedzmy. Natomiast sam koncept mi się spodobał na tyle. W ogóle sam koncept opiera się na tym, że masują terapeutki z Indonezji, z Bali, tak? Zaraz opowiemy troszkę. Tak. No i to tak, jest to jakiś taki dodatkowy punkt do tego salonu masażu. W Polsce salony masażu dotychczas, te, w których byłem, w większości przypadków, jeśli to nie było jakieś takie typowe spa, no to są raczej jakieś takie pokoiki zaaranżowane, w których nie ma w zasadzie żadnego klimatu. Klimat taki bardziej szpitalny niż miejsca, w którym się można zrelaksować. Branża rozwija się w Polsce chyba cały czas. Branża się rozwija, natomiast problemem tak jakby branży jest to, dobry masażysta najczęściej otworzy sobie swój salon masażu. Będzie działał w pojedynkę, ewentualnie będzie z kimś sobie kooperował. To jest taka sama bariera jak, nie wiem, w branży fryzjerskiej, kosmetycznej czy u mechaników samochodowych. Jeżeli jest dobry mechanik i pracuje dla kogoś, to prędzej czy później będzie chciał się usamodzielnić, żeby więcej zarabiać. No, ten koncept Orient Massage w pewien sposób to rozwiązuje, ponieważ nie musimy się martwić tym pracownikiem, tą terapeutką. Ona przyjeżdża specjalnie do Polski na 2-letni kontrakt i nie jest jej w głowie otwieranie swojego biznesu, tylko przyjeżdża tutaj zarabiać pieniądze, po 2 latach wraca na Bali. Czyli nie ma czegoś takiego, że po roku ty ją wyszkolisz, dasz jej tak, powiesz jak to robić, tak, bo franczyzy zazwyczaj są świetnie przygotowanymi biznesami i potem otworzy swój biznes. A tak na początku w ogóle, jak był proces decyzyjny jeszcze, bo będę pytać, jak chcemy dać wartość osobom, które nas oglądają, które się może zastanawiają nad taką franczyzą. Jaki w ogóle budżet trzeba mieć, żeby w przypadku Twoim, tak, salon masażu otworzyć? Pierwszy salon, jak otwierałem, to było 2 lata temu. No, moja inwestycja była między 200-220 tysięcy, powiedzmy, dokładnie już nie pamiętam. Natomiast no, bo po roku czasu otworzyłem kolejny salon, no to ten budżet był już o 5 dych, powiedzmy, gdzieś wyższy. 220 z lokalizacją już? 220 to jest całość, w sensie opłaty franczyzowe, ściągnięcie terapeutek i prace budowlane. Takim największym kosztem w ogóle całej inwestycji to jest zaaranżowanie lokalu. Prace remontowe, prace budowlane, bo Wyposażenie lokalu terapeutki, opłata franczyzowa, zatowarowanie się w kosmetyki, w jakieś napoje do sprzedaży, no to wszystko się zamknie w granicach powiedzmy 150 tysięcy. Natomiast no, większość kosztów to są te prace budowlane, elektryczne, hydrauliczne. Ale opłaca się, bo ja jestem ogromną fanką masażu i byłam u Sylwestra w salonie, no i faktycznie robi wrażenie, klimat macie fajny i można odpocząć. I to myślę, że jest mega istotne tutaj. Tak, ten salon, który odwiedziłaś, jest we Wrocławiu. On powstał, otworzył się w maju tego roku. Też jestem zachwycony tym, jak wygląda. Są przedsiębiorcy, którzy są zadowoleni z tego, co zrobili, tak? Nie wszyscy, że nie, wiecznie źle, wszystko można zrobić lepiej. Dobrze się jednak trzeba doceniać. No, miejsce wyszło idealne. Naprawdę, wchodząc tam się relaksuję już samym byciem tam. Tak, to jest w ogóle drugi koncept franczyzowy tego samego właściciela. Orient Massage to jest takie holistyczne spa, a Thai Organic to jest taki typowy salon masażu z ofertą tylko masażową. Różnią się troszeczkę, jeżeli chodzi o kwotę inwestycji, ponieważ Thai Organic jest troszeczkę prostszy, powiedzmy, jeżeli chodzi o te prace budowlane, prostszy, jeżeli chodzi o ofertę, natomiast sama rentowność jest podobna. I tutaj w tym Thai Organic też w zasadzie wyszło od franczyzodawcy, że stworzył nowy koncept, czy nie chciałbym być też pierwszym franczyzobiorcą w tym nowym koncepcie, bo widział potencjał po tym pierwszym salonie i stwierdził, że może fajnie było, żebym również ja go przetestował. No już właśnie mówiłeś o zwrocie, jaki jest, tak? I jakie pieniądze... Ładnie we wstępie powiedziałam, tak? Czy to się w ogóle opłaca? Czy warto korzystać jakby z franczyz, tak? Z już gotowych biznesów? Czy lepiej jednak może samemu otworzyć salon masażu? Dobre pytanie. W ogóle tak jakby oglądając tabelki, które zobaczyłem wtedy na tych targach franczyzowych, no założyłem, że mogą być zbyt optymistyczne. Znaczy nawet nie ze względu na marketing, czy zbyt optymistyczne podejście do tematów. No, brałem sobie jakiś zapas na wypadek, jakby się okazało, że moje miasto Zielona Góra nie ma aż takiego potencjału pod ten biznes. No i policzyłem to sobie na troszeczkę mniejszych liczbach. Natomiast no, dalej wydawało mi się to rentowne, dalej ta stopa zwrotu wydawała mi się w miarę atrakcyjna. Biznes, jak brzmiało pytanie, druga część pytania? Rentowność, tak? Rentowność i czy się... A czy się opłaca samemu otworzyć? Okej. Tak, no jeżeli chodzi o ściąganie terapeutek z Indonezji, jest to know-how franczyzodawcy i on się tym zajmuje, to jest w ogóle bardzo duży atut, a jednocześnie bariera dla potencjalnej konkurencji, bo to nie jest rzecz, którą można sobie powiedzieć, obudzić się rano, dzisiaj sobie ściągnę terapeutkę z Bali, otwieram salon masażu, opiera się to trochę na kontaktach, franczyzodawca ten mój z Orient Massage Thai Organic ma szkołę masażu, z którą współpracuje na Bali, wstępna rekrutacja jest tam. Następnie załatwia wszystkie pozwolenia o pracę, karty pobytu, bilety samolotowe. No, opiera się to w dużym stopniu też na doświadczeniu. Ta bariera wejścia właśnie związana ze ściągnięciem terapeutek i bariera wejścia związana z inwestycją w lokal sprawia, że to nie jest biznes taki prosty do skopiowania na już. To jest przeszkoda dla jednych, tak, kwota inwestycji, ale to jest jednocześnie ogromny atut, no bo mniejsze ryzyko, tak? Dokładnie. Czyli się nie opłaca szukać samemu, bo myślę, że jak się przygotowywałeś do tego biznesu, to się zastanawiałeś, czy jednak samemu nie wolisz, wiesz, tutaj ściągać osoby do pracy. Uznałeś, że bezpieczniej, lepiej i taniej pewnie będzie, jeżeli zrobisz to przez franczyzę, tak? Sam w życiu bym tego nie zrobił. W takim sensie, no biznes jest tak jakby wielowątkowy na etapie organizacji. Trzeba zaplanować wystrój. Mówisz, że ci się podobało, tam każdy detal jest dopracowany. Trzeba właśnie ściągnąć te terapeutki, trzeba przygotować ofertę, zaplanować ceny, zaplanować marketing. Też tak jakby wchodząc do franczyzy, masz wsparcie w postaci doświadczenia prowadzenia tego salonu innych osób. Ja mogę to zrobić wszystko sam, natomiast będę się uczył i płacił za te błędy też sam. No i teraz musimy wyważyć, czy chcemy to zrobić samemu, się nauczyć samemu i czuć, że wow, zrobiłem to sam i kosztowało mnie to też dużo, mimo wszystko zarabiam więcej, ale dużo kosztowały mnie błędy, czy po prostu co miesiąc odpalić jakąś tam część obrotu franczyzodawcy, ale mieć z głowy tak naprawdę, bo ja prowadząc salon masażu właściwie zajmujemy się tylko marketingiem. Balijki mamy tak jakby na umowie outsourcingowej, nawet nie musimy bawić się w kadry, w rozliczania, to robi wszystko franczyzodawca. Takim naszym największym wyzwaniem to jest zapewnienie pracy dla recepcji, przypilnowanie, żeby starczyło ręczników na masaż i olejek, żeby się nie skończył w trakcie masażu. No i to jest taki duży plus tego biznesu. Czyli szybciej tak naprawdę, oszczędzasz bardzo dużo czasu. A jakie konkretnie rzeczy, jakie wsparcie otrzymujesz, bo już tak mówiłeś, że tak zapewnienie osób do pracy, marketing, tak, tutaj know-how, coś jeszcze? Albo na co ty zwracałeś w ogóle uwagę, że dostaniesz wsparcie i uznajesz, że to do tego warto? Dla mnie takim ogromnym wsparciem na etapie prac budowlanych było wsparcie no właśnie z remontem. W sensie no, ekipy budowlane przy pierwszym remoncie organizowałem sobie sam, ale tutaj mógłbym też liczyć na wsparcie w takim doborze czy tam rozmów z budowlańcami. Natomiast ten franczyzodawca tak, trzykrotnie był w Zielonej Górze, zanim lokal wybraliśmy. Okay. Potem na samym etapie remontu też wiele razy przyjeżdżał po prostu dopilnować, sprawdzić, czy wszystko jest ok, ewentualnie podpowiedzieć coś budowlańcom. Dla mnie to było o tyle plus, nie znam się na tym, nie lubię. Poznałam Sylwestra kiedyś na integracji, on mi mówił właśnie, że ma salon masażu i ja mówię, o, czyli masujesz. W ogóle nie znam się na masażu, no ale mam salon masażu. Dokładnie, dokładnie. Nawet dwa, tak? Teraz już tak. Drugi remont, już właśnie opieraliśmy się na ekipie budowlanej, która zrobiła kilka salonów. To drugi remont w porównaniu do pierwszego właściwie w ogóle mnie nie absorbował. W sensie przyjeżdżałem tam raz w tygodniu, sprawdzałem, jak posunęły się prace, dawałem zaliczki na materiały i to w zasadzie tyle. No, ten proces tak jakby od momentu podpisania umowy do momentu otwarcia, to wsparcie franczyzodawcy jest, jest ogromne. Potem przed samym otwarciem organizujemy wszystkie te rzeczy związane z marketingiem, wizytówka Google'a, ustawienie reklam na Facebooku, konfigurowanie menedżera reklam i tak dalej. No i szkolenie takie wstępne z tego, z jakich narzędzi korzystamy, jak zarządzać salonem. Na niektórych etapach, jeżeli jesteśmy w stanie, no to organizujemy na przykład pralnię, która będzie obsługiwała salon masażu. Franczyzobiorca otwiera salon, no i w zasadzie tutaj tak jakby dopełnienie tych działań marketingowych jest po jego stronie. A robiliście badanie rynku jakieś wy wcześniej, czy faktycznie w tym mieście, w którym otwierałeś pierwszy salon, czy to się opłaca, czy nie wiem, czy pomagał w tym właśnie też franczyzodawca? Badanie marketingowe jakiego takiego nie, natomiast jako klient chodząc... Nie słuchasz na zakładach ASBiRO chyba. Mieliśmy takie sytuacje, chcieliśmy z narzeczoną pójść na masaż dla dwojga. Dwukrotnie nam się nie udało, tam z różnych przyczyn, raz się tam masażystka rozchorowała, raz jakiś overbooking zrobił się. Tak widzieliśmy, że jest popyt, ale nie jest to zrobione na dobrym poziomie. Po prostu takie badanie rynku było, taka mini analiza powiedzmy. Natomiast drugi salon mamy we Wrocławiu, tych salonów już kilka tam działało i tam jakaś duża analiza nie była potrzebna. Tam w zasadzie kluczem do sukcesu było znalezienie dobrej lokalizacji z parkingiem z dużymi witrynami. I udało się. No, nie chcę zapytać, na razie jesteśmy na etapie rozwoju. W maju zaczęliśmy z 2 terapeutkami, w sierpniu dołączyła do nas 3 terapeutka i tydzień temu dołączyła do nas już 4 terapeutka i tak na razie badamy, gdzie jest tak jakby opór tego popytu. No docelowo salon jest zbudowany tak, że maksymalnie było 7 stanowisk, czyli też 7 terapeutek, natomiast po prostu sprawdzamy, gdzie jest granica popytu. No i... Ile można tam jeszcze dorzucić? No, może być tak, że się skończy na 4 albo nie wiem, na przykład 5 to już będzie ten maksimum tej lokalizacji, ale no, czas pokaże, działamy na razie, walczymy. Okej, a jak wyglądały pierwsze etapy, jak już otworzyłeś salon, tak? Od razu miałeś mnóstwo klientów, czy to było stopniowo się rozwijało i jak to rozwijałeś? Bo to myślę, że też interesuje, wiesz, okej, jakby zapłacę pieniądze, otworzę franczyzę, później nie będzie klientów, nie i co wtedy? Tak. Były takie obawy, zwłaszcza, że po tygodniu musiałem zamknąć salon. No... Nie był to jakiś taki mój najlepszy okres w życiu wtedy. Chodziły myśli, że kurczę, taka inwestycja poszła, a może zaraz nic z tego nie wypalić. Natomiast no, miałem to trochę szczęście w nieszczęściu, ponieważ salon, który działał w Zielonej Górze, taki konkurencyjny, troszeczkę tańszy od naszego, zamknął się przez COVID. W sensie te terapeutki z tamtego salonu pojechały, no wróciły na Bali. A jednocześnie właścicielka tamtego salonu przyszła do nas z propozycją, bo sprzedała ileś voucherów i czy ludzie, którzy kupili u niej vouchery, mogliby je realizować u nas. Czyli w pewnym sensie miałem jakąś tam mini bazę klientów na początek. Potem wykorzystałem trochę wiedzy z ASBiRO, właśnie związanej z ustawianiem reklam na Facebooku. Podjęliśmy jakieś współprace, jakieś takie lokalne, trochę z influencerami, trochę z jakimiś salonami kosmetycznymi. Można powiedzieć, że właściwie w drugim pełnym miesiącu działania byliśmy już prawie nad kreską. Trzeci miesiąc to już był taki, że zarobiliśmy. I to był moment, w którym już te grafiki dziewczyn się zapełniały, już narzekały, że dużo masaży. To był moment, w którym poprosiliśmy franczyzodawcę o 3 terapeutkę. Potem przyszła druga fala, 3 fala koronawirusa. Tutaj to nie był moment na rozwijanie salonu, po prostu to był taki okres na przetrwanie. Natomiast w każdym z tych miesiąców byliśmy na plusie i to całkiem niezłym. W ogóle chciałem powiedzieć, że tak jakby dochód z tych salonów w stosunku do tych kalkulacji, które sobie robiłem przed wejściem do franczyzy, no to przerósł moje oczekiwania. Wyjątkowo, to chyba plus. Nie jest. Rzadko się to zdarza, bo ja byłem takim realistą bardziej, natomiast no nie spodziewałem się, że takie zyski może przynosić salon masażu. Czy jak myślisz teraz generalnie o biznesie, bo ty już masz doświadczenie biznesowe, tutaj mało powiedziałeś, ale przed franczyzami też już tutaj Sylwester działał. Czy jakbyś miał teraz na nowo otwierać kolejny biznes, to też to by była franczyza? Czy budowałbyś biznes od podstaw? Co z moim doświadczeniem, które mam, wydaje mi się, że lepszym modelem współpracy dla mnie jest franczyza. W sensie cechy charakteru, może te, które mam, wydaje mi się, że lepiej działają jako uzupełnienie konceptów, które działają i udoskonalanie ich, niż tworzenie czegoś od podstaw. Natomiast Piotr, ten właściciel tej sieci franczyzowej, no to jest osoba, taki typowy kreator. On ma po prostu wizję, cały czas dopracowuje ofertę. Te produkty, które sprzedajemy, kosmetyków, czy mamy pijalnię ziół, Natura Organika, to są wszystko też jego koncepty, jego marki. No widać, że ma wizję, każdy detal jest w stanie dopracować i to jest super. Natomiast tak jak my z narzeczoną prowadzimy do salony masażu, moja narzeczona znowuż jest świetna w procedurach, w jakimś takim układaniu, organizowaniu wszystkiego. Ja się sprawdziłem jako ta osoba, która odpowiada za marketing i tak jakby w taki naturalny sposób zbudował się zespół, który jest w stanie pchać ten biznes naprzód i rozwijać jako całą sieć. I co, i myślicie pewnie na inne miasta też już cały czas wychodzić? Tak, my byliśmy pierwszym oddziałem franczyzowym. Jak się otwieraliśmy w marcu zeszłego roku, byliśmy trzecim salonem. Na ten moment mamy 13 salonów, a do końca roku będzie ich 20. Jest obecnie 5 na takim etapie zaawansowanym i kolejne w remoncie. Takim naszym targetem są miasta powyżej 50 000 mieszkańców. No, potencjał jest. Potencjał jest, popyt na te usługi też jest. Także to, no, bardzo fajny biznes. Okej. A jakie rady dałbyś osobie, która myśli o rozpoczęciu jakby biznesu, tak, myśli o franczyzie, na co powinna zwrócić uwagę? Bo jakby już nawet niekoniecznie na podstawie tak salonów masażu, ale generalnie na co powinna zwrócić uwagę, gdzie, w których momentach powinna się czerwona lampeczka zapalić, że tej franczyzy nie wybieram? To zależy. Zależy, jaki budżet jest do zainwestowania, bo konceptów franczyzowych jest całe mnóstwo, a no większość opiera się na tym, że dostaje się narzędzia, jakieś te tańsze na przykład, dostaje się narzędzia, no i głównym zadaniem jest pozyskiwanie klientów. I teraz no, wchodząc we franczyzę, jakąkolwiek, no trzeba się liczyć z tym, że będzie się głównie handlowcem, trzeba będzie pozyskiwać klientów, trzeba mieć pomysł, jak do tych ludzi dotrzeć, czy to będzie jakiś networking, reklama, nie wiem, różne są sposoby, zależy jaki produkt jest do sprzedaży. No i też pytanie, czy tak jakby sprzedając ten produkt będziemy się dobrze czuli. No tyle. Warto tak jakby przy tych liczbach, które dostajemy od franczyzodawcy, być ostrożnym i sobie troszkę zaniżyć. A zawyżyć koszty, żeby tak, potem się na plus zaskoczyć w drugą stronę. Tak, zdecydowanie. No dobra, to co? Gdzie osoby, które nas oglądają, mogą Cię znaleźć i poczytać więcej informacji, dowiedzieć się, czy do Ciebie zadzwonić? Jaką formę kontaktu wybierasz? No, zapraszam w zasadzie do kontaktu. Może być telefoniczny, może być Facebook, może być e-mail. Będzie w stopce pod filmem. Coś tam może wrzucimy. Tak, natomiast jeżeli chcielibyście zobaczyć salony masażu, polecam. Jeden jest w Zielonej Górze, Orient Massage, drugi Thai Organic we Wrocławiu. Natomiast cała lista salonów, też innych franczyzobiorców jest dostępna na stronie orientmassage.pl i thaiorganic.pl. Przedsiębiorcy powinni dbać o siebie, dbać o swoje zdrowie i korzystać z masaży. Jeszcze chciałem tylko dodać właśnie, że ogromnym urokiem tej branży posiadania salonu masażu jest to, że się chodzi częściej na masaże. Tak. I naprawdę nie ma nic fajniejszego niż rozpoczęcie tygodnia, po prostu poniedziałek, odfajkować sobie te najtrudniejsze zadania, gdzieś tam w ciągu dnia sobie wpleść ten masaż, bo wtedy się zupełnie inaczej tydzień zaczyna. Tak, i tak właśnie sprzedałeś już swoją franczyzę pewnie tutaj. Dajcie znać w komentarzu, co wy myślicie o franczyzie, ewentualnie o jakich w ogóle branżach zastanawiacie się. Czy uważacie, że takie salony masażu są faktycznie opłacalne, czy może jakieś inne macie fajne, ciekawe pomysły? Podzielcie się, dajcie znać, może ktoś skorzysta z tego. No i co, ja Ci bardzo dziękuję za rozmowę, życzę powodzenia. Działaj tam z kolejnymi placówkami. Dziękuję za rozmowę, no i zapraszam Cię ponownie na masaż, Weronka. Wpadnę. To co, do zobaczenia w kolejnym odcinku. Do zobaczenia.